Od zawsze chciałem stworzyć pixel arta i już raz robiłem taki odcinek na moim kanale, ale tamten pixel art nie był za dobry i chciałbym zrobić nowy, o wiele lepszy. A więc tym się właśnie dzisiaj zajmiemy. Zapraszam do oglądania. Wpiszmy tutaj pixel art. Dobra, i sprawdźmy, co tutaj wyjdzie, ok? O właśnie, o coś takiego mi chodziło. Zobaczcie, że tutaj są wszystkie pixel arty i ludzie mogą robić na przykład takie rzeczy, ale i można robić tutaj, o, na przykład takie rzeczy. Zobaczcie, jakie to jest kozackie. I to jest zrobione z malutkich pikseli. Te piksele mogą być też animowane. Okej, widzę, im dalej idziemy, tym lepsze są te rysunki. Zobaczcie na te rzeczy. Wow, to jest dowalone. I ludzie tworzą to z kwadratów. Przypominam, z kwadratów. Właśnie takie coś chciałem popatrzeć. Całkiem niezłe. I my właśnie zrobimy dzisiaj podobny pixel art. Chciałbym zrobić, żeby też był równie dobry i równie fajny. Także co? Myślę, że możemy chyba brać się do roboty. Czekaj, co? Chwila. To jest zrobione z pikseli. Aha, dobra. Myślę, że już wystarczy patrzenia na rysunki. Przejdziemy dalej chyba. A więc znalazłem stronę Piskel. To jest strona darmowa do robienia, jak widzicie, pixel artów, ale i animowanych pixel artów. I ta strona jest naprawdę dobra, znaczy jest darmowa, ale naprawdę potrafi dużo i myślę, że tutaj właśnie spróbujemy. Okej, jestem już i wow, okej, dobra, czyli to jest pixel art. Ta strona jest naprawdę dobra, w sensie ma tutaj dużo rzeczy ogólnie, tak mi się bynajmniej wydaje. Spróbujmy resize, dobra. Ustawmy tutaj coś innego, na przykład 200. Dobra, ja to muszę dostosować. Okej, jest git. Myślę, że takie coś zaczniemy. Tutaj mamy zaznaczanie i to działa tak samo. Ej, to działa dosłownie chyba tak samo jak wszystkie programy. Tak, można cofać i tak dalej. Są tutaj warstwy, widzę. Potestujmy. Ej, działa, wow. Okej, to jest naprawdę dobry program, darmowy. W przeglądarce. Ej, naprawdę dobre to jest. Znaczy, nie mam porównania do innych programów z pixelartami, ale ej, ma tu dużo. O nie, dobra, wracamy do Dark. Ale ma tu naprawdę dużo opcji. Dobra, muszę tu popatrzeć. O, i mamy saveowanie. Już mi się podoba ten program. Potestowałem trochę ten program i on naprawdę wymiata. Ma tutaj multum funkcji i naprawdę to jest dobre. Okej, nie przedłużając, bierzmy się po prostu do pracy. Okej, było ciężko. Rysowanie kwadratami nie jest łatwe, ok? Wydawało się to łatwiejsze, bo wiecie, kwadraty i tak dalej, ale nie, nie jest to łatwe. Przede wszystkim pół godziny siedziałem i myślałem, co by tu narysować, naprawdę, pół godziny zleciało. A miałem to zrobić w dosyć szybkim tempie, czyli nie wiem, do 4 godzin. Ale w końcu po tym dość długim czasie wpadłem, myślę, na dosyć ciekawy pomysł, żeby narysować taki przytulny obrazek. Także ja już was zostawiam z pixel art time lapse.
Okej, a więc skończyliśmy. Taki efekt jest. Myślę, że naprawdę całkiem niezły. Siedziałem nad tym naprawdę długo. Jak widzicie, kilka rzeczy pewnie już zniknęło, które były na timelapsie. Chociażby ten kod tutaj. Chyba nie jest to najgorszy pixel art. Come on, w sensie jest to dobre. Dodatkowo co zrobiłem, to zrobiłem, że jest on animowany. Zobaczcie. Okej, efekt chyba jest dobry. Bynajmniej dla mnie chyba wydaje się być dobry. Mam chyba ponad 4 godziny do timelapsu, więc robiłem to z 4 godziny co najmniej. Wyszło całkiem dobrze. Już wiem, że są tutaj pewne błędy i myślę, że jakbym robił jeszcze jednego pixelarta, to by znowu wyszedł lepszy i tak dalej, ale jest to naprawdę fajne. Wyszło naprawdę dobrze. Jestem zadowolony. No to co? Stworzyliśmy nowego pixelarta. Mogę powiedzieć, że jest lepszy od poprzedniego, więc to akurat widać, że faktycznie ja im więcej robię tych pixelartów, tym lepsze są. Na pewno jest to trudne. Na pewno jest to trudne. Jak porównać do tych zdjęć, które wyszukiwaliśmy na początku, to jest dobre. Może nie jest najlepsze, ale dla mnie solidne 7 na 10. Napiszcie w komentarzu, na ile wy oceniacie tego pixelarta, a ja tymczasem się z wami żegnam. Zostawcie lajka i suba, jeśli się spodobało. Zapraszam na mojego Discorda, link w opisie, tam wrzucacie swoje prace. I co? Do kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!